trzeba się wykokosić tak. Tak? Już jesteśmy na żywo? Już jesteśmy. Brzuch wciągnięty. Ja jestem trochę taka nieogarnięta, bo my już od godziny czyścimy nasze archiwum. Strych, nie? Strych biurowy. Z papierów. Jaka jeszcze jestem? Ja się wciąż czyścimy, bo my to archiwum po prostu likwidujemy już od jakiegoś czasu, przez 20 lat, trochę się różnych rzeczy. Tak, i teraz likwidujemy kolejny rok do przedawnienia, ale już od jakiegoś czasu w ogóle nie tworzymy papieru, więc widzimy, znaczy mnie osobiście boli serce. To są jakieś tony, my mówimy tylko o naszych firmach, naszych, tak. Bo my nie mamy klientów dokumentów, my mamy nasze firmy. To jest jakiś kosmos, jeszcze mojego męża. No. Boże, ile tych drzew tam jest ściętych, żeby te papierzyska, Matko Święta. I ile nam to zajmuje, a przecież w sumie nie mamy tego aż tak dużo. No tak, bo wyobraź sobie jeszcze, że masz archiwum, że trzymasz dokumenty klientów i jeszcze musisz coś oddawać, niszczyć. A jak to jest, się zastanawiam, a jak to jest, jak ktoś trzyma dokumenty klienta, no, czyli ma to archiwum, to no. On raz w roku robi to niszczenie? No tak, dobrze by, cudownie by było, chociaż ja nie wiem, może klient po prostu nie zlecasz. No właśnie, weźcie powiedz, jak to jest, jak wy trzymacie tych klientów dokumentów, to co się dzieje, jak mija okres już tego przedawnienia, to wy wtedy oddajecie te dokumenty, przecież ci klienci często już w ogóle, że tak powiem, umarli, przynajmniej biznesowo, ich już nie ma czasami z nimi kontaktu. No. To co wy robicie, wy sami niszczycie? Nie, obstawiam, że leżą. U kogo? Przyznajcie się, u kogo leżą trupy? Czyli takie dokumenty klientów sprzed 10 lat. I to jest straszne. Co najmniej. Ty, bo my o tym sumie... Ja znam takie biura i nie wiem, że one się tutaj głośno odezwą. My. Słuchaj, my w sumie mówiąc o odpapierzaniu i trzymaniu dokumentów, jakoś ten aspekt, co zrobić z dokumentami klientów, którzy się już się przedawniło, to za dużo o tym nie mówimy. Ja nagrałam o tym live'a, mojego live'a w któryś tam czwartek, jak ciebie nie było. No. O oddawaniu dokumentów i tam trochę o tym no, powiedziałam, jak to można zrobić, ale... Nie chcecie wiedzieć, nasza kamerka jest przytroczona na stałe do takiego stojaka, ale byśmy wzięły tą kamerkę, może zrobimy zdjęcie i wrzucimy. To po prostu hałda papierów, a to są tylko nasze faktury z trzech firm. To ja sobie nie potrafię wyobrazić, co by było, gdybyśmy miały jeszcze dokumenty klientów. To na to potrzeba już po prostu całych potężnych przestrzeni biurowych, no. Nie, żeby to trzymać. A poza tym to jest straszna robota. Jestem utytłana, cała w kurzu, zasypiona, musimy skakać, na czworakach łazić, bo to na poddaszu. Jakaś koszmarna... Strasznie to śmieszne, ale tak naprawdę ja się cieszę, że to robimy, bo znaczy, to no, jest cudowne wywalanie. Oczyszczające. Tak, zbędnych rzeczy. Ach, ja od dłuższego czasu czyszczę, bo mam taką, odkryłam grupę, uwaga, śmieciarka jedzie. Sobie wystawiam wszystko i jestem zaskoczona, jak ludzie chętnie zabierają. Ostatnio wystawiłam pół butelki szamponu, bo kupiłam szampon pani tej fitnesski wszystkich Polek. No. No i wiesz co, i tłuste włosy mam. Jednak. Jakoś tak te włosy są takie... Niefajne. No i co, użyłam 2-3 razy, wystawiłam na śmieciarkę jedzie, to pani 7 osób się zgłosiło, przybiegło. Oddałam wczoraj wiadro do mopa. Ale to jest dobrze, bo to jest taki recykling, znaczy no, recykling no, nie? Tak, oddałam jakieś balsamy do ciała, nieużywane soczewki jednodniowe, po prostu wszystko idzie. I ludziom się to naprawdę przydaje, zeszyty, no. Jakieś bibuły po dzieciach, no. Więc słuchajcie, jeżeli macie taki problem, żeby wyrzucać, bo kurczę, może się przyda, to poszukajcie takiej grupy jak w Szczecinie, uwaga, ale to nie o to chodzi, ogólnie to jest po prostu w nas taka potrzeba, że się wszystko przyda. A to ja nie mam takiej potrzeby. Kiedyś się może to przyda, nie? Nie, te przyda się, to trzymamy te jakieś włóczki przez 20 lat, bo kiedyś dzieciom lub wnukom do szkoły się przydadzą, jak będą robić coś tam na plastyce. Straszne, ja mam obok domu Oszana. Do Oszana pójdę i kupię włóczkę i bibułę, więc ja uwielbiam oddawać. Zresztą ty taki napisałaś też artykuł w newsletterze, że ty sprzątasz i oddajesz. I ja mam dokładnie to samo. Im puściej w szafach i w domu, tym ja się lepiej psychicznie czuję. Tak. Nienawidzę chomikowania, nienawidzę zbierania. Im mniej rzeczy, tym lepiej. Właśnie. No. No dobra, to może się przedstawimy. Ja może powiem, że się nazywam Natalia Gorczyca i tutaj tak, prowadzimy może powiedzieć dwie firmy, no tak. Jeszcze przedstaw. Ja się nazywam Karolina Kozłowska. Tak, i prowadzimy razem kancelarię podatkową Gorczyca i Kozłowska. I księgowe rewolucje Natalii i Karoliny też. No a w księgowych rewolucjach to uczymy, jak prowadzić biuro rachunkowe, żeby mieć luz w głowie, dużo pieniędzy i dużo wolnego.
A w kancelarii, te podatki. Doradztwo jest, są te podatki, są te cudowne zeznania, które już kosztują, które klient mi zwrócił uwagę w mailu, że znowu jest drożej. Ale rok temu była ta sama cena chyba. Ale tak? Nie, ja już rok temu podniosłam i już ją trzymam. I mu napisałam, wie pan co, ale możliwe, że będzie jeszcze droższa, bo kurde. Nie wiem, czy takiej odpowiedzi oczekiwano, ale cóż. No tak, no trzeba się mierzyć z frustracją klientów, którzy się pytają, dlaczego jest jeszcze drożej. No, no cóż mamy na to odpowiedzieć, no po prostu jest. No dobrze, czyli już się przestawiłyśmy. Dzisiaj jest 2 marca, więc zakładamy, że luzik. Luzik, fakturki, chyba wszyscy, mam nadzieję, powystawiali, którzy chcą wystawiać i mają taką ambicję wystawiać je na początku miesiąca, to ja mam nadzieję, że już je powystawiać, bo już jest drugi, tak? Już jest drugi, już kasa powinna płynąć do Was strumieniem. Zawsze ten nie czekamy, bo nie mamy czasu, tak. Więc nie mam czasu zliczyć tych tam nadwyżek, żeby mu zafakturować. Bo to będzie pisał maile, będzie trzeba się z tego tłumaczyć. Ja nie mam teraz czasu, ale ja mam ważniejsze rzeczy. Nie, nie masz ważniejszych rzeczy, koleżanko. Wystaw fakturę. No i jeszcze chcemy powiedzieć o tym, że w poniedziałek, tak, robimy live'a o 12:00. Tak, takiego jak prasówka, czyli też na Facebooku i na Instagramie. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba nic płacić, tylko po prostu być o 12:00 na naszym fanpage'u Księgowych Rewolucji. No i o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o limitach. O limitach, które biuro rachunkowe pilnuje, powinno pilnować lub w ogóle nie powinno pilnować. Tutaj różne są wersje dla swoich klientów. No i co wtedy, jak jest wtopa, tak? Będziemy tak organizacyjnie o tym opowiadać, nie to, że będziemy wymieniać kwoty limitu, bo to myślę, że każdy może sprawdzić, albo będzie mógł skorzystać z naszej tabelki. Tu bardziej chodzi o to, że będziemy organizacyjnie opowiadać, jak my to robiłyśmy, żeby nam nie umykały różne limity, żeby, uwaga, nie to, żeby to nie był problem szefowej, jeżeli zatrudniacie ludzi, no nie? No bo szefowa nie da rady wszystkiego pilnować, to już wiemy. Będziemy opowiadać po prostu, jak to u nas jest zorganizowane i jak to ewoluowało ogólnie przez lata. Dokładnie tak. No to dobra. Wczoraj byłam w czytelni, bardzo szybko przeleciałam artykuły, bo nie było ich bardzo dużo. Także było miło i sympatycznie. A w ogóle to była godzina 13, więc pusto było w czytelni. Te panie to już w ogóle, jak ja podchodzę, to one tylko za jakie okres. Ale wiesz, że mnie też już rozpoznają? No bo tylko my tam przychodzimy czytać. Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, tak. Zatem ty, tak. U mnie to samo, u mnie też nawet nie muszę, tylko podchodzę, uśmiecham się, ona za jaki okres, już nie wiem, idzie i tylko przynosi. No i te gazety ciągle mają te, tak, wiesz, jak jest ta Rzeczpospolita, są te wkładki, to nas taka perforowana, więc ja muszę tak rozrywać, za każdym razem to rozrywam, więc wiem, że nikt tego nie czytał. Dobrze, mamy tutaj wyrok NSA, który utarł nosa dyrektorowi KIS, bo chodzi o 50% koszty przy honorarium autorskim. No i znamy, słuchajcie, tą zasadę, że jak zatrudniasz pracownika na umowę o pracę albo na umowę zlecenie, no to musisz tą część dotyczącą tej pracy, nazwijmy autorskiej, gdzie przekazuje prawa do jakiegoś oddzielić. Tak, oddzielasz, prowadzisz jakąś ewidencję może godzin, żeby umieć wyodrębnić, która część dotyczy tych, jest tym honorarium autorskim, żeby zastosować te koszty 50%. No to już ogólnie znamy, to się często pojawia. Ale mamy tutaj, słuchajcie, spółkę, która produkuje gry komputerowe, ale one są bardzo, bardzo rozbudowane i pod względem graficznym, jak i koncepcyjnym. I pracują nad tą grą zespoły nawet kilkuset osobowe. Tak. No i spółka ta uważała, że każda z tych osób z tego zespołu wnosi jakiś element twórczy, więc tworzy utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. I suma tych efektów, tych mini efekcików, tych kilkuset ludzi tworzy program komputerowy. No i powiedziała, że oddelegowała grupę pracowników, tam są programiści, graficy, którzy wyłącznie są do pracy twórczej. Nic innego nie robią, tylko pracę twórczą. Tak. I właśnie tych osób dotyczył spór z fiskusem, bo oni nie mieli żadnych innych obowiązków, tylko i wyłącznie tworzenie nowych utworów. To był ich obowiązek. Tak. I spółka nabywała od nich te utwory z chwilą ich przyjęcia, zgodnie z artykułem 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim. Zdarzało się też,
że w danym miesiącu ci pracownicy przenosili w tym trybie na spółkę prawa nawet do kilkudziesięciu utworów, no bo tych malutkich utworeczków. Tak. Ale było też odwrotnie, że praca była tak czasochłonna, że pracowali nad jednym jakimś tamtym utworem przez kilka nawet miesięcy, więc nic nie było, nie żadnego przeniesienia w danym miesiącu. No i oni mieli stałą pensję. Oni nie mieli wyodrębnione, bo nie było czego wyodrębniać, bo oni tylko się tym zajmowali. W związku z tym mieli tam i wynagrodzenie zasadnicze, i premię, no i spółka uważała, że może w związku z tym zastosować do tego 50% kosztów. No. Nawet kiedy nie były przeniesione żadne prawa, bo oni byli w trakcie pracowania nad tym prawem. Oni mieli jeszcze co przenieść. Jeszcze nie, bo cały czas byli na etapie pracy nad tym prawem. Bardzo ciekawy w ogóle przypadek. No i co? No i dyrektor powiedział, że nie. Ja ogólnie się zgadzam z tą Nie, spółką. Bo on powiedział, że jak jest stałe wynagrodzenie bez względu na liczbę utworów, to nie można zastosować 50% kosztów. Tam dyrektor podkreślał różne rzeczy, ale co powiedział w USA? Ale nie, potem to poszło do NSA. No bo to jest logiczne w sumie. Bo w USA powiedział, że jedynym warunkiem zastosowania tych kosztów jest otrzymywanie wynagrodzenia w związku z korzystaniem z praw do utworu. W związku z tym uzależnienie wysokości honorarium od zakresu pracy twórczej leży w zakresie swobody kontraktowej stron stosunku pracy. Tak powiedział w USA, czyli nie ma problemu, można. Tak, że oni dostają wcześniej tą kasę, zanim jakby... Tak. No, i to jest logiczne. No, a potem to wszystko poszło do NSA. No. I NSA oddalił skargę kasacyjną, nie zgodził się z fiskusem, że honorarium powinno odzwierciedlać rzeczywistą wartość utworu, a więc nie może być jednakowe w każdym miesiącu. Więc sędzia zwróciła uwagę na to, że takie kryterium nie zostało wskazane w artykule 22 ust. 9 punkt 3 ustawy o PIT. W związku z tym orzekł NSA, że wyliczanie wysokości wynagrodzenia autorskiego zależy od woli umawiających się stron i do honorarium, które otrzymują pracownicy, mogą być stosowane 50% koszty. No i bardzo dobrze, bo to w ogóle brzmiało. No tak można powiedzieć się zdroworozsądkowo, no, nie? No. No to teraz Cię zapytam, bo tutaj jest główne stanowisko Inspektoratu Pracy. No więc tak, proszę bardzo, quiz, no. Milionerzy. Czy chodzi o pracę zdalną? Nie chowaj się za kamerą. Chodzi o pracę zdalną. Czy Państwowa Inspekcja Pracy może przyjść do domu pracownika, żeby skontrolować jego miejsce pracy? Po tych wszystkich nowościach? Tak. Będzie mogła przyjść? Chyba może, co? Nie, nie może. Nie może przyjść. Nie, nie może. Policja może przyjść o 6 rano. Czy BHP-owiec przy ocenie ryzyka zawodowego... No. Może przyjść, żeby ocenić ryzyko zawodowe, może przyjść do... To jak inspekcja nie może, to BHP-owiec też nie może. Nie, nie może. No. Może bazować na zdjęciach. No właśnie, chodziło mi o to, jak oni to oceniają. Czyli to będzie po prostu nagrywanie filmu, ja przyjdę tak z kamerką po pokoju i jemu pokażę, tam mi wisi lampa, on się zapyta, ile ma tych luksów, na jakiej wysokości mamy blat. I tak, będzie filmik. W każdym razie gaśnice. Państwowa Inspekcja Pracy nie może kontrolować pracowników w domu i to jest całe wielkie uzasadnienie, dlaczego nie. No i druga sprawa, jeszcze co się kłócą i tutaj już Inspekcja Pracy milczy albo tak odpowiada tak. Aha, no czyli więc, nie odpowiada. No więc tak, czy... Kupno biurka i krzesła niezbędnego do pracy zdalnej to jest wyposażenie stanowiska czy jakieś wyposażenie pomocnicze? Czy to są narzędzia pracy? O, czy biurko i krzesło jest narzędziem pracy, które musi bezwzględnie zapewnić pracodawca, czy to nie jest narzędzie pracy? A o to chodzi. Tak. To tak jak wiesz, jak musi zapewnić sprzęt elektroniczny, ale to chodzi o biurko właśnie. No to, to po prostu tylko tym, że to jest tam na prąd, a to nie jest na prąd. No ale w tym momencie, ja rozumiem, no bo jakby było, że musi zapewnić to biurko i krzesło, no to by musiał zapewnić też lampkę, tam jakiś dziurka, czy ja nie wiem, jakiś, w którą stronę to, jak daleko może to pójść, może dlatego oni tak milczą i nie chcą odpowiadać na takie niewygodne pytania. No oni powiedzieli, że biurko i krzesło nie są narzędziami pracy w rozumieniu nowego przepisu artykułu 67 paragraf 1 Kodeksu Pracy, które musi bezwzględnie zapewnić pracodawca. I tyle wiemy na pewno.
Ale to stanowisko nie daje pewnej jasności, czy to jest obowiązek, czy to nie jest obowiązek, i to są dywagacje, więc ogólnie nie wiadomo. No tak, może być spór. Bo to może być spór, bo wyjdzie, że jeżeli musi, no to przy okazji musi to, musi tamto, no bo. Dlatego nikt nie chce tego ruszyć, śmierdzącego jaja. Tak jak z drapitem, co rozmawialiśmy na szkoleniu ze składki zdrowotnej, czy trzeba korygować, jak tam ci się faktura kosztowa odnajdzie, to czy musisz korygować te deklaracje straszne, no nie, miesięczne. A nie chcę, ZUS koryguje. Wczoraj na burzy o PIT-a strasznie było śmiesznie, bo dyskutowaliśmy na różne jakieś tam przepisy i jakaś tam koleżanki nasze. No wiecie co, ale pani na KIP mówi zupełnie coś innego. No ja mówię, no cóż, my mówimy to, pani na KIP coś innego, a ktoś mówi, ale wiecie co, ale program nie liczy tak jak wy mówicie, nie tak jak pani na KIP. O, czyli tak różnymi tropami szukamy odpowiedzi na nasze pytania, bo czytamy przepis, naszymi przepisów wnioskujemy, że jest tak, ale ktoś mówi, że program inaczej liczy. No to już jest takie, zachwieje to twoją taką pewnością siebie. A ktoś trzeci powie, że pani z KIP to w ogóle ma jeszcze trzecią wizję, jak to powinno być liczone. A to jest tak, wiesz jak policzyć, a klient mówi, ale czy, dlaczego to jest tak, to jest dobrze? Tak, tak, to jest, ale wie pani co, bo ja przeczytałem, że jeszcze, że nie, że to się tak i tak. Nie, to jest dobrze. Ale wie pani co, ja pani przyślę taki link, i tam jest w artykule napisane, że jednak tak. I ty zaczynasz czytać zainteresowanie ten link, że o Jezu, a może coś, a to jakieś brednie z jakiegoś internetu. Jak ci ktoś podważa tak kilka razy, no, to zaczynasz wątpić. A nie wiem, czy to nawet ja wątpię, kiedy tak jak rozmawialiśmy o tej tabelce co, do tych limitów, co będziemy live'a robić. Ty wiesz co, ja zobaczyłam, ta Karolina do mnie mówi, ja popatrzyłam na te kwoty, ale nie jestem pewna, czy tam jest wszystko dobrze, a mi już pikawa zaczyna tak lekko bić, ale mówię, jak nie jest dobrze, skoro 5 razy po sobie sprawdziłam. No i Karolina, no, to jest kwota netto, tu brutto, tak ma na pewno być? A ja, o, już zawał serca, mówię, kurde, no sprawdziłam kilka razy. Tak. Ale jeszcze raz zapytasz. Tak, a tu 2 miliony przeliczyłaś, i to jest taka kwota, a tu przeliczyłaś taka kwota do takiego limitu. Nie, nie, bo tam jest inny kurs, bo tam jest inny dzień, bo tam jest inny października. Ale rzeczywiście coś takiego jest, że kurczę, ja mam takie wrażenie, że nawet gdyby mnie Karolina spytała, ty jesteś pewna, że masz 2 nogi? Ja bym powiedziała, tak, jesteś pewna? Ja bym, kurde, a może ręka też jest nogą w rozumieniu przepisów o ustawy, o jakimś tam, albo może tam jakimś prawie o, jakimś. Właśnie. Człowiek zaczyna po prostu durnieć i wątpić w jakieś takie rzeczy najbardziej oczywiste na pierwszy rzut oka, nie? Właśnie, więc nie ma głupich pytań. No właśnie. No dobra. Co tutaj mamy następnego? Nasza firma z branży informatycznej się rozwija i planuje otworzyć oddziały w Madrycie i Barcelonie. Wybraliśmy już pracowników, zostaną zatrudnieni przez naszą polską spółkę, ale na stałe będą mieszkali w Hiszpanii. Jakie przepisy należy stosować? Jakie? Czekaj, bo ja tam Hiszpanię tylko usłyszałam. Czytam co na czacie. A co tam ciekawego? No nie wiem. Łukasz coś pisze, że myślał, że będzie o czymś innym chyba rozmawiać, ale zostaje. Mi się wydaje, że może chodzi o live'a. Takiego live'a, że będziemy omawiać, że jaka jest limit dla kasy fiskalnej, jak się liczy. Ale nie, na przykład Łukasz myślał, że będzie o terminach. Kiedy jakich terminach? Nie, mi się wydaje, że mówimy na temat live'u. No, no też nie wiem, o co chodzi. No więc jeżeli firma się rozwija i otwiera oddziały w Madrycie i będą tam zatrudnieni przez polską spółkę pracownicy, ale będą na stałe mieszkać w Hiszpanii i będą Hiszpanii. Tam... że skoro pracownik będzie wykonywał pracę na terenie Hiszpanii i tam zamieszkiwał, to mimo zawarcia umowy o pracę w Polsce, pracodawca polski nie będzie ponosił obciążeń. On musi tam przenieść na siebie ten taki obowiązek płacenia ZUS-ów hiszpańskich. Nie będzie płacił ZUS-u w Polsce, ale co nie oznacza, że ten pracodawca, bo to nie jest już tutaj powiedziane, że ten pracodawca być może ma jakieś obowiązki w Hiszpanii, więc trzeba się zawsze zainteresować tym, czy jeżeli mamy taką sytuację, to nie mamy jakichś obowiązków w tym kraju, w którym zatrudniamy ludzi. No i teraz tak. Tak, bo najczęściej jest odwrotnie, że my tutaj jakby rozliczamy Polaków, którzy przejęli na siebie obowiązek płatnika, bo pracują dla jakichś firm z jakiejś Brazylii i jakichś innych krajów, nie? No i oczywiście u nas tak było i uwaga, płacili za rozliczanie tak jak normalnie KPIR, no.
No i chciałabym zwrócić uwagę na to, że bo widzę takie pytania na grupie. Słuchajcie, bo mój klient to będzie w Niemczech coś tam robił, to on się musi zarejestrować do VAT-u, albo mój klient będzie gdzieś tam w Szwecji, to w Szwecji coś tam musi. No ja chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest rola polskiego księgowego i polskiego doradcy podatkowego, żeby analizować przepisy wewnętrzne, na przykład takie Hiszpanii, jakie pracodawca ma obowiązki, bo zatrudnia w Hiszpanii ludzi. Wy możecie powiedzieć, jako porządne biuro rachunkowe, powiedzieć, że i zwrócić uwagę, że być może będą tam jakieś obowiązki i proszę sobie poszukać hiszpańskiego doradcę podatkowego, księgowego. Nie wiemy, jaki tam, kto tam jest taki jakby, czy to jest odpowiednik naszej kadrowej pani czy pana. W związku z tym nie bierzcie na siebie, bo możecie zrobić klientowi wielką krzywdę. Bo gdzieś w internecie coś przeczytacie, gdzieś zapytacie na grupie, ktoś wam coś powie, wy powiecie to klientowi, a przecież wy nie macie w tym kierunku no, ani wykształcenia, ani praktyki. Wiecie, o co chodzi, że my nie możemy doradzać. To może być nawet nielegalne. A co więcej, właśnie, być może to jest tak, że doradztwo w zakresie ubezpieczenia społecznego hiszpańskiego jest zastrzeżone tylko i wyłącznie dla osób z licencją, więc może wy łamiecie w ogóle prawo. Więc tylko tak chciałam, ale ja wiem, że klienci wymuszają, bo to co ja mam zrobić, bo to ja nie, bo ty takie coś powiesz, proszę się zainteresować, bo być może w Hiszpanii ma pani jakieś obowiązki, to pani zrobi, żeby było dobrze. Dobra, to ja panu wyślę link i pan sobie tam sprawdzi. Nie, nie, wie pani co, ja tutaj mam tyle pracy, ja mam tyle spraw, pani Krysiu, pani tam mi wszystko, pani tam wszystko sprawdzi i pani zrobi, żeby było dobrze, to tak, prawda? Oczywiście, tak, proszę czekać na maila ode mnie. No, widzisz, raz i w mailu, uwaga, link www.google.pl. No dobra. Co się pojawiło na stronie Rządowego Centrum Legislacji? Jest najnowsza wersja noweli rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Czyli coś, co ty zawsze kochałaś, te A, B i C. Dorzuciłam moje kadry. Chciałam tylko jeszcze zwrócić uwagę na rzecz PIT-ów rocznych. Na zakładanie teczki, na zatrudnienie miałyśmy, może tylko co Kasię, bo to zawsze się dobrze... Tak, słuchajcie, kadry to jest bardzo opłacalna gałąź biura rachunkowego. Oczywiście jak się ma dobrą wycenę i na przykład my pobierałyśmy zawsze opłatę, już Jezus, od kiedy, wiecie od kiedy? Od kiedy przyszła do nas restauracja i zaczęliśmy rozliczać restaurację, a tam po prostu tak z kelnerami. Kotłowanina tych ludzi. Po prostu tych ludzi zatrudnionych, zwalnianych po kilku dniach, po miesiącu, po dwóch, masakra jakaś. No więc od tamtego momentu, ucząc się na własnych błędach, że ile tej roboty jest, a my nie pobieramy kasy za to, zaczęliśmy pobierać kasę za rotację, czyli za zatrudnianie i za zwalnianie pracowników, zleceniobiorców. To jednorazowa taka kwota za tak zwany ZUA, za tak zwany ZWUA i śledztwo pracy. I to było tyle samo, ile jednomiesięczna opłata za prowadzenie tego pracownika, czyli jak jest 120, no to za zatrudnienie 120 i za zwolnienie 120 i za jakby miesiąc, za wyliczenie listy płac, zrobienie tych ZUS-ów 120. No właśnie, pamiętam, że kiedyś tam i zlecenia 100. Niektórzy mówi tak, to jak ja mam wziąć na umowę zlecenie kogoś na 100 zł na miesiąc, to ja wam zapłacę 80 za zatrudnienie, 80 za prowadzenie, 80 za zwolnienie. Tak, wtedy te to będzie 240 zł mam wam zapłacić za umowę zlecenie, z której zapłacę 200 zł. To jest przecież pani Natalio absurd. To chyba pani sobie z tego zdaje sprawę, że to jest absurd, prawda? No i ja tak, uwaga, ja trochę czułam, że to jest absurd. Ale miałam wspólniczkę, no nie? I tak. Która w ogóle nie czuła, że to jest absurd. No tak sobie myślę, kurde, no facet może. No bez przesady, no co tam jest przy umowie? A co mnie obchodzi, ile on ma na umowie? Ja mam tyle samo roboty z tą osobą, która by miała 10 tysięcy na tej umowie, tak? Przełóżmy same dokumenty. No dobra, ale na przykład przy umowie o dzieło pamiętam te argumenty klientów do mnie, bo wiecie, klienci nie szli do Karoliny, powiedzieli, że tam nie ma dyskusji, mnie urabiali, więc oni mówią, pani Natalio, to przy umowie o dzieło, przy zatrudnieniu, no nie ma tam nic więcej, tylko trzeba napisać umowę, a wy macie program i on wam to wdrukuje sam z siebie. Ja mówię, no nie tak sam z siebie, tam trzeba wszystko wpisać, trzeba tą osobę wpisać do programu, trzeba... Potem PITA 11 trzeba będzie... A on mówi, dobra, to ja napiszę umowę sam wezmę kwestionariusz, umowę, wszystko przyniosę, to wtedy nie będzie za zatrudnienie i ja już znowu ząk. Ja mówię, zawsze dobrze, że mogłam powiedzieć, wie pan co, ja nie mogę tak zdecydować, ja muszę porozmawiać ze wspólniczką, a ja już wiedziałam, że po prostu ona mnie tam zatłucze po prostu, jak ja powiem, że to będzie za darmo. No więc wszystkich argumentów, klienci próbowali, tak, jak taki, wiecie, jak kropla wody, co drąży skałę, ona wszędzie, rozumiesz, woda wszędzie wejdzie, w każdą szczelinę. I klienci tej szczeliny szukali z uporem maniaka u mnie, bo nie u niej.
No a ja po prostu dzięki Bogu zawsze mogłam powiedzieć, że ja się muszę zastanowić, bo jeszcze był taki motyw, że jak ja mi, na przykład ciebie nie było właśnie w jakimś urlopie, a tutaj klient mnie po prostu molestuje, trzeba podjąć decyzję, to ja sobie takie coś miałam taki myk, że mówiłam, jak on tak na mnie tak, wiesz, tak wsiadał i dawał takie argumenty, które mnie tak... No i że już nie masz jak się bronić. Właśnie otumaniały. To po prostu mówiłam wtedy, proszę mi dać chwilę do zastanowienia, ja po prostu teraz nie podejmę tej decyzji, bo ja nie wiem, ja działam w spółce, tutaj muszę się zastanowić, jak to bla, 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 bla. No i jak nie było Karoliny, to dzięki Bogu mogłam ochłonąć, przypomnieć sobie nasz cennik i po prostu powrócić z mailem i powiedzieć jakby tą cenę, żeby nie dać się zapędzić w kozi róg, ale dla mnie to był zawsze problem, bo inteligentni klienci potrafili mnie zabić takimi, wiesz, takim czymś. Kurde. To jest cała ta przyjemność w tych negocjacjach, to jest właśnie te clue tych negocjacji, to wiecie, to takie, to właśnie to, to. I ja tak, i oni tak, i po prostu. No, taki taniec, taki tak się tańczymy, no nie? Tak. Ale to są negocjacje, no to jest właśnie to coś. No dobrze, no więc przychodzi właśnie, jest to rozporządzenie o aktach i co tu się zmienia? Najnowsza wersja przewiduje, że w części B będą przechowywane dokumenty dotyczące telepracowników i tych, co pracują również zdalnie. No natomiast jeszcze gdzie tam w części E będą przechowywane dokumenty o pijaństwie pracowników i przez rok można trzymać. I dojdzie jeszcze część. No tak, bo tam kolejna. Jest straszne jakieś zmiany przy tym badaniu tej trzeźwości. Tam. Mnóstwo artykułów jest na ten temat. Czy wy swoim pracownikom biura prawnikowym badacie? Ile razy badaliście, znaczy ten to tam niektórzy nie można było coś tam ten, mogli odmówić czy co? Ale czy miałeś takie może podejrzenie, że wasz pracownik jest pod wpływem? A pracownicy mieli podejrzenia co do was? Raz w roku, jak była biurowa wigilia, pamiętam, że zaczynało się drinkowanie o godzinie 14, jeszcze się zdarzało, że ja robiłam jakiegoś coś tam, robiłam. No bo biurowa wigilia była zawsze przed 20 grudnia, potem wszyscy urlopy, więc trzeba było szybko zdążyć. No, o 13 średnio, o 14 no, roznosiłam drinki po biurze. No więc jaki tutaj mamy następny problem? Problem w takim sensie, że nie wiadomo do końca, jak to będzie w przyszłości i jak do tego będą podchodzili kontrolujący. Wiemy o tym, że jak miałaś prywatny najem w roku 22, to na ryczałcie, to możesz to zmienić wstecz i rozliczyć się według skali PIT. To już wiemy, temat już przemielony na wszystkich burzach, szkoleniach, artykułach. Ale pytanie jest takie, co się dzieje, kiedy małżonkowie złożyli takie oświadczenie, że tylko jeden z nich będzie opodatkowywał i w tym piśmie napisali, że będzie to ryczałt. Czyli złożyli oświadczenie, tak, na początku że opodatkowuje to jeden z małżonków i że będzie to podatek zryczałtowany. I czy takie oświadczenie jest nadal ważne, jeżeli my złożymy PIT 36 teraz i wykażemy skalę, bo według przepisów złożenie PIT-a 36 nie kasuje tego oświadczenia złożonego przez małżonków, bo to nie wynika z przepisów, żeby to kasowało. Więc jest takie ryzyko po latach według doradców podatkowych, w trakcie kontroli podatkowej, że za kilka lat któryś z urzędników uzna, że skoro rozliczenie za 22 według skali przeczy temu, co napisano w oświadczeniu, to taka deklaracja złożona poprzez PIT jest błędna i ona nie ma mocy prawnej. No i poszło zapytanie do ministra, do resortu finansów i czy, no i resort odpowiedział, ale tak odpowiedział. Nie wiadomo. Nie odniósł się wprost do pytania, coś poględzili i dalej nie wiadomo. Z drugiej strony, to jest zdroworozsądkowo, tak? Kurde, no dobra, no złożył 36, czyli chcę to zmienić. A czasem mam wrażenie, tak, jeszcze żaden urząd tam nie wyszedł, tak, jeszcze się nikt nie pulta w urzędzie, że nie, powinien być ryczałt, bo było oświadczenie, a ci już rozkminiają, co będzie, gdy coś tam kiedyś tam. Co za po prostu... No widzisz, i oni też mogą wywoływać zainteresowanie, oczywiście, no bo przecież że urzędnicy tak. też czytają te artykuły, to w sumie o to chodzi, no, nie? Ale... tak. No ale zwróćcie uwagę, że jest tutaj... Biją pianę, gdzie po prostu jeszcze nie ma w ogóle tematu, poniedziałek, może nigdy nie będzie. Poniedziałek 27 lutego jest w dzienniku Gazeta Prawna podatkowy poniedziałek i na pierwszej stronie wielki artykuł o tym, jakie jest można wycofać ryzyko. Oświadczenie.
Można napisać, a złożyłam oświadczenie, ale jednak anuluję to oświadczenie, albo wycofuję to oświadczenie i zmieniam to oświadczenie na inne. Dobra, teraz opieka naprzemienna wyklucza preferencyjne rozliczenie w PIT, bo był jakiś wyrok, ty chyba nawet coś ten analizowałaś dla klienta, że ale już w zeznaniu za 22 samotny rodzic może korzystać z preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem, ale gdy, nie wtedy, gdy w grę wchodzi opieka naprzemienna. I to jest skutek ubiegłorocznych zmian. Co więcej, to nie musi, ja z tego co tam gdzieś czytałam dawno temu, znaczy że to nie chodzi o oficjalnie orzeczenie na jakichś papierach rozwodowo-sądowych, że to jest opieka naprzemienna, że to ma taki status taki jakby oficjalny. Okay. To po prostu faktycznie musi być. Ale w ogóle w tym samotnym wychowywaniu dziecka, jak spełnisz te kryteria, że jesteś rozwódką, to te formalne, to i tak musisz sama wychowywać i to też nie wynika z papierów, tylko ze stanu faktycznego. Tak. Nie? No więc fiskus potwierdzi, bo tu był taki wyrok, NSA nawet bodajże, z grudnia 21, z grudnia 20 i NSA argumentował, że rodzic samotnie wychowujący dzieci to taki, który robi to w odosobnieniu od drugiego rodzica i bez jego udziału i który przebywa z dzieckiem w innym miejscu niż drugi rodzic. Jeżeli zatem rozwiedziony rodzic nie wykonuje opieki w tym samym czasie i w tym samym miejscu przy współudziale drugiego rodzica, to może się rozliczyć wtedy jako osoba samotnie, ale teraz od 2022 roku, dobrze mówię po polsku, czyli po zmianie przepisów, rodzice nie mogą się już powoływać na to orzecznictwo, więc żebyście nie wpadli w tą pułapkę, że rozliczaliście jako samotnie w 21, to polecicie w 22 tak samo, bo tutaj już są zmiany przepisów od 2022 roku. Ja zresztą jak słyszę na burzy, dwa tematy, które powodują, że mam, no nie chciałam powiedzieć odruch wymiotny, ale dobrze powiem to, ulga termomodernizacyjna i przedsięwzięcie termomodernizacyjne, straszne. Drugi temat, to są te ulgi na dzieci, jak dziecko już skończyło 18 lat, nie skończyło, nie zarobiło, uczy nie się, zarobiło. Uczy, zarobiło, nie ma, zarobiło. Ma orzeczenie, nie ma coś tam. No nie, to po prostu straszne to jest. Ale to są najczęściej, to są, chciałam ci powiedzieć, kochana, to są najczęstsze dwie ulgi. Wiem, dlatego to nie jest tak, że ja tego nie robię, tylko za każdym razem, jak biorę PIT-a, to muszę sobie to przypominać, dlatego tego nie lubię, bo nie mam tego w głowie, tylko muszę sobie to tak jak ja usiąść. Sprawdzałam biuro podróży i tę marżę. Musiałam sobie przypominać. Ja co miesiąc musiałam przypominać, o co chodzi z tą marżą w tym biurze podróży, jak sprawdzić księgowania naszej pracownicy, że ona to dobrze zaksięgowała. No i trzeci temat to jest oczywiście ZUS. Jakieś straszne zasiłki, drapity, to jest trzeci temat. I wczoraj na burzy, jak była mowa o właśnie o termomodernizacyjnie, to ja po prostu tak siedziałam, umierałam, a jak była o ulgach tych prorodzinnych, no to słuchałam tego, słuchałam, no bo znaczy ja wszystkiego słuchałam, tylko często się zdarza, no. No tak. Odszkodowanie za wadliwą usługę nie jest kosztem. Przedsiębiorca przyznał się do winy przed sądem, że błędnie wykonał usługę, zawarł ugodę z kontrahentem i zapłacił odszkodowanie, więc nie da rady zaliczyć tego w koszty, powiedział NSA. I to był przedsiębiorca, który wykonywał posadzki. Jeden z jego kontrahentów zażądał prawie 500 000 złotych z tytułu wadliwego wykonania usługi i podczas rozprawy sądowej przedsiębiorca częściowo uznał swoją winę i zgodził się zapłacić 250 000 złotych i pokryć koszty postępowania. No i w rezultacie zawarto ugodę i on zapłacił to odszkodowanie. Wystąpił o interpretację, czy może zaliczyć do kosztów, bo on powiedział, że podjął uzasadnioną i racjonalną decyzję w celu zabezpieczenia źródła. Wynegocjował. Tak, dokładnie. Uważał, że przeszkodą do odliczenia wydatku nie może być artykuł 23 ust. 1 punkt 19 ustawy o PIT, który wyklucza dawanie w koszty kary umownej i odszkodowania. Okej. Tutaj jest zerwanie komórki, no. Tak, ale oczywiście innego zdania był dyrektor. No. Wszystkie dyrektory po kolei powiedziały, że nie. I co? No bo to jest, bo że jeżeli odszkodowanie zostało wypłacone za wadliwe wykonanie usługi, to ma ten przepis zastosowanie i potwierdził to w USA, i potem jeszcze to potwierdził NSA. Po prostu wszystkie sądy powiedziały, że przedsiębiorca uznał swoją winę częściową, wypłacił z tego tytułu odszkodowanie, tym samym przyznał się, że wadliwie wykonał usługę, więc trzeba zastosować ten artykuł i nie ma znaczenia, że wypłata nastąpiła na podstawie ugody zawartej przed sądem. Mhm.
O, trzeba było się nie przyznawać. Podatek trzeba zapłacić także od anonimowych prezentów przekraczających kwotę wolną. I to jak czytałam, to uśmiechnęłam się, bo miałam kiedyś pana na doradztwie, który powiedział, że w kopercie na swoim ślubie dostał 15 tysięcy złotych nie wiadomo od kogo. Mhm. No to oczywiście, że mi się od razu skojarzyło ślub i koperty. A tu mamy przypadek zbiórki internetowej i on dostał na tej kampanii crowdfundingowej dwie wpłaty po... W sumie dostał 447 wpłat, ale dwie z nich były na kwotę 5 tysięcy złotych. Okej. No i tak, w jednym było napisane imię i nazwisko wpłacającego, a drugi chciał pozostać anonimowy i nie podał swoich żadnych danych. Okej. Więc nie jesteś w stanie zweryfikować, kto to jest, no to przecież jak ty masz wypełnić ten druk SD coś tam, bo no tam trzeba wszystko wpisać, tak? No dobra. No więc oczywiście fiskus powiedział, że nie ma znaczenia, że są anonimowi, nieanonimowi, podatek zapłacić trzeba. No i teraz jak złożyć ten SD3? W pierwszym przypadku wykazać imię i nazwisko, a w drugim poinformować, że wpłata była anonimowa. Nie, ja też bym wpisała anonimowa wpłata, tam gdzie jest imię i nazwisko z przodu, tam na tych więc tej kadencji. Więc tłumaczenie się klientów, że oni dostali w kopercie 10 tysięcy i tam nie wiadomo od kogo, więc jak oni mieli to rozliczyć, no to okazuje się, że trzeba jest po prostu... Jest słabe. Nie da rady się tak tłumaczyć. Jest po prostu słabe. A to zobacz, o naszym kliencie, kiedyś mieliśmy takie coś. Jest Stowarzyszenie Taksówkarzy, działalność jest finansowana. Pamiętasz tego miłego pana, co do nas przychodzi? Jaki fajny ten był pan. Ja też go pamiętam. On tak mówił, pani Karolino, odpalam wrotki, pędzę do pani. To on tak mówił. O, jaki on był miły. No więc Stowarzyszenie Taksówkarzy, jego działalność tego stowarzyszenia jest finansowana częściowo ze składek członkowskich. Stowarzyszenie zatrudnia dyspozytorów, oni przyjmują zlecenia od klientów, przekazują kierowcom. A w zamian kierowcy uiszczają opłaty, stowarzyszenie wystawia faktury. No i na tych fakturach jest tak, opłata za usługę powiadamiania o zleceniach, a druga to jest składka członkowska. I stowarzyszenie uważało, że jest to prawidłowy sposób postępowania i że obie kwoty powinny być klarownie rozdzielone na fakturze, bo składki członkowskie w odróżnieniu od opłat za usługi nie podlegają VAT. Dyrektor KIS odpowiedział, że należy postępować inaczej, proszę Państwa. Ponieważ stowarzyszenie w ogóle nie powinno wykazywać na fakturze składek członkowskich, ponieważ na fakturze wykazuje się czynności podlegające opodatkowaniu. W tym wypadku jest to wyłącznie usługa powiadamiania i tylko ona powinna być wykazywana na fakturze. Nie pamiętam, co było na naszym stowarzyszeniu wykazywane. Czy na fakturze były składki członkowskie? To już były lata temu. Wiem, tylko tego pana miłego pamiętam. No. Przeróbki w osobowym aucie są bez podatku. Jeżeli samochód osobowy powstał w wyniku zmian konstrukcyjnych w aucie ciężarowym lub pojeździe specjalnym, to należy zapłacić akcyzę, ale nie wtedy, gdy dokonano w nim tylko przeróbek. Bo to pani kupiła jakieś osobowe, zrobiła jakieś przeróbki, żeby zrobić z niego kemping. To już od razu mi się przypomniało. Bo ja marzę o takim czymś, że kupuję samochód osobowy, wymontowuję z tyłu siedzenia, wkładam materac i takie szafki i tam będę miała, mój mąż jak tego słucha, co, jak ja mu to wszystko opowiadam i wiesz, i to on tak... Coś takiego robi i mówi, słuchaj, i będziemy Natalia, tam, mężuniu, będziemy tam spać w tym samochodzie, tam z tym ty. A on do mnie, wejdziesz do tego auta, położysz się, będziesz śmierdziała w tym samochodzie, czy ty będziesz spocona po tych górach, gdzie ty się umyjesz dziecko. Ja mówię, no wyciągnę taką rurkę, on... Dobrze, rurkę wyciąć, tak rurkę, zimą rurkę wyciąć. Ale nie wiem, to jest bardziej śmieszne, ponieważ ja znam męża Natalii. Którego serdecznie pozdrawiam. Ja się nie słucha. Ja on tylko tak słucha i tak, aha, i ty będziesz gotować, będziesz te ziemniaki obierała w tym samochodzie. Ja mówię, no, dlaczego ty tak mówisz, że będę ziemniaki obierała? No nie wiem, zaleję sobie jakąś zupkę. I ty byś taka skurczona siedziała na tym materacu i jadła tą zupkę ze śmierdzącymi skarpetami, a ja, Boże, jak ty tak to przedstawiasz, nieromantycznie. On jest tym realistą. Ja mówię, wypiszmy, mamy moja wspólniczka, która też... Jak ja mam takie wspaniałe pomysły i przychodzę pełna pomysłu. Ja je po prostu urealniam, tak? Nie, podrzynasz mi skrzydła, odrąbujecie mi skrzydła, moja przyjaciółka i mój mąż, najbliższe osoby po prostu. Ale nie neguję i nie zniechęcam, tylko ci mówię, jak to będzie faktycznie. Właśnie, rzeczywiście. Ja nazywam, że Karolina jest najbardziej trzeźwo myślącą osobą, zresztą mój mąż także, bo jak ja do niej przychodzę jako wizjoner, optymista absolutny, którym się świecą wszystkie żółte lampki ze szczęścia, że on ma nowy pomysł, to oni natychmiast robią te swoje miny, mój mąż taki wyraźniejszy, ty tak troszeczkę się krygujesz,
Mój mąż to tak, wiesz. Ja wam polecam, na naszym blogu są dwa artykuły opisanej sytuacji biurowej od papieżania, a propos, na temat na czasie. Jak Natalia wpadła jakieś parę lat temu na pomysł odpapieżania, chciała to wdrożyć. I Natalia napisała swoją wersję wydarzeń, ja napisałam swoją wersję wydarzeń, gdzie można zobaczyć wizjonera i taką osobę, gdzie jest cel, zadanie, robota, działanie. To jest śmieje. Ja się zawsze z tego śmieję, bo tu wychodzą nasze po prostu takie różnice. Dobra. Wyobraź sobie, że przy estońskim CIT można sterować wysokością podatku. I to jest bardzo ciekawy artykuł. Gdzieś już to natknęłam się na to i zastanawiałam się nad tym tematem, zresztą z naszą Anią. My się z taką mam przyjaciółkę, z którą się raz w miesiącu spotykam, dyskutujemy o podatkach. I to był właśnie temat, który żeśmy omawiały, ale wtedy nam się to wydawało trochę nierealne. Słuchaj, mamy odpowiedź Ministerstwa Finansów. O tym, która stawka ryczałtu od dochodów spółki jest właściwa, przesądza status podatnika w momencie podjęcia uchwały o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto. Czyli, albo szybko się podejmuje te uchwały, albo zwlekasz, bo na przykład w danym roku jesteś dużym podatnikiem. No tak. A w CIT-cie estońskim płacisz podatek nie w momencie, jak w normalnym CIT-cie, tylko w momencie, kiedy masz uchwałę o podziale wyniku finansowego. Między innymi. No i co? W tym roku jesteś dużym podatnikiem, tak mają często deweloperzy. Tak. To kończy się rok, jesteś dużym podatnikiem. Żadnych podziałów. Słuchaj, jesteś dużym podatnikiem, kończy ci się rok, to mówisz sobie, dobra, wstrzymuję cię, nie robię uchwały o podziału, poczekam rok, tam spadną obroty, będę skoczę z ordynacji 9% i dopiero wtedy podejmę uchwałę o podziale wyniku finansowego. Bo u nich są te takie... To może się zmieniać. Sytuacja duża w obrotach. No. Czyli można podjąć uchwałę na przykład rok później i to jest po prostu... Ale wtedy zęby w ścianę przez rok. Nie ma podziału, nie ma. No, więc można skutecznie podjąć działania, gdzie będzie miała zastosowanie niższa stawka podatku. I tutaj oczywiście doradcy podatkowi piszą, że to nie do końca wiadomo, czy o to chodziło ustawodawcę, ale... Na pewno nie o to chodziło. Ale słuchaj, jest odpowiedź ministra finansów 22 lutego 2023 na to pytanie. I słuchajcie, oni to potwierdzają. To jest bardzo ciekawy artykuł, cała strona na temat jakby sterowania wysokością podatku na CIT-cie estońskim. To jest poniedziałek 27 lutego, co to jest za gazeta? Dziennik Gazeta Prawna. Przy estońskim CIT można sterować wysokością podatku. Teraz następny przypadek. Nie wiem, to taki trochę może tam... Ile tam czasu jeszcze? No jeszcze czekaj, mamy ja zobaczę, ile tam zostało artykułu, bo to jest taki dziwny, to go przelecę. Przy wypełnianiu zeznania rocznego nie zawsze można polegać na danych zawartych w PIT-11. Kolejny mit obalimy. Proszę Pani, ja nie dostałem PIT-11, to ja się nie muszę rozliczać. No nic bardziej mylnego. Bo nawet a takie zlecenia... miałyśmy, żeby, że tak powiem, od dupy strony stworzyć PIT-a 11, mając przelewy, wyciągi. Kiedyś klient przyszedł do mnie z wyciągami, no i ja pamiętam, że odtwarzałam mu listę płac tak naprawdę, żeby obliczyć ZUS i PIT. Bo tam on nie dostał rzeczywiście, on był legalnie zatrudniony, normalnie były odprowadzane ZUSy i podatki, tylko że po prostu nie dostał PIT 11 i nie wiadomo było, co do tego PIT-a wpisać, a nie można wpisać kwoty netto wynagrodzenia i od tego zapłacić podatku, bo to jest już po podatku, przecież to już jest netto. Wiadomo. W związku z tym, jeżeli trafi się taki klient do Was, przyjdzie i powie, że on nie musi się rozliczać, bo nie ma PIT-a, albo na przykład daje PIT-a i mówi, kurczę, ale ja zarobiłem dużo więcej. A on mi nie dał PIT-a, są przecież tacy pracodawcy, co nie dają PIT-a. Albo dają błędne, czyli na przykład nie obejmuje. Albo jest to biuro rachunkowe, które nie wystawi PIT-a 11, bo klient zalega. Na przykład. To teraz już masz tego PIT-a 11 na tym, na... Aha, bo on nie wystawił w ogóle, bo już ten na tym e-PIT-ach, już są te PIT-y, że jest nie, wysłane. Na przykład nie wystawił w ogóle taki pracodawca i właśnie. Nic nie wysłał do urzędu, bo biuro... Biura tego nie zrobiło, bo klient nie zapłacił, albo zalega, albo coś tam. No więc oczywiście nie możemy się tłumaczyć, że jeżeli nie ma PIT 11, to nie ma zeznania. I oczywiście też możemy to, co jest PIT 11, podważać. Czyli na przykład, jeżeli tam koszty są błędne, albo nie ma kosztów. Można zmienić wszystko. PIT jest 11, jest tylko poglądowy. Zasadniczo, wiadomo, że wszystko można zmienić, jeżeli coś jest, z czymś się tam nie zgadzamy. Zasadniczo bazujemy na nim jako na tym prawidłowym, ale warto o tym wiedzieć, że nie zawsze tak rzeczywiście jest.
No i kolejne mielenie tematu. Darowizna rodzinna nie musi wyjść z bankowego konta. Obdarowany, który otrzymał gotówkę od najbliższej rodziny, a następnie poszedł do banku, wpłacił ją na swój rachunek bankowy, może skorzystać ze zwolnienia, powiedział w USA. I mamy coraz bardzo dużo w USA wyroków, mamy też NSA, natomiast fiskus stwierdzi inaczej. On sam się będzie przejmował w USA i NSA. On uważa, że nie ma przelewu, nie ma zwolnienia i koniec, kropka na ten temat. Więc mam te wyroki. Czy ty wiesz o tym, że od 1 marca, czyli od wczoraj, zaczął obowiązywać przepis nowy, artykuł 84a ordynacji podatkowej i będzie on inaczej niż dotychczas kształtował obowiązki informacyjne notariusza wobec organów podatkowych. Dotychczas notariusz w jakichś tam określonych sytuacjach przesyłał do właściwego naczelnika urzędu odpis aktu notarialnego w papierowej postaci. Tak. Natomiast teraz będzie już wysyłał elektroniczny wypis i on będzie trafiał bezpośrednio do szefa KAS. I on będzie potem, gdyż jakiś projekt jest rozporządzenia, że będzie przez 5 lat przechowywany w jakiejś tam bazie, więc wyobrażam to sobie tak, że jeżeli teraz będą klienci kupowali jakieś nieruchomości, na przykład, a PIT-y będą zerowe albo bardzo niewielkie, to jakiś tam Big Brother połączy ten akt z PIT-em, zobaczy, że w akcie kupił za coś tam, a tutaj tyle zarobił i będzie to wyhaczał. Będzie zadawał pytania. Niewygodne pytania mogą się pojawić. W związku z tym to jest właśnie wirtualne. Akty notarialne trafią do specjalnej bazy. Ja tylko nie wiem, czy one trafią w formie PDF-a, bo to będzie tak naprawdę dalej ręczna robota chyba wtedy, bo musiałby trafić w jakimś takim formularzu. Jezus, nie wierzę, że zrobią to w PDF-ach, no ale może na początek, bo to bez sensu znowu. No nie? Bo to powinno trafić także tam gdzieś tak jak JPEG, tak, takie za ile kupiono. Że algorytmy już po prostu od razu wyłapują, że coś się nie zgadza. Tak, bo patrzą na PIT-y 5 lat wstecz, sumują coś tam w algorytm, tu mamy na akcie tyle. Tam już musiała może zahaczyć, czy to było przelewem, czy gotówką, czy kredytem i to się tam jakoś coś tam, coś tam. I wypluje, tu zadzwonić, zapytać. Dobra, ulga rehabilitacyjna przysługuje również na zakup peruki. Osoba niepełnosprawna może odliczyć osoba z niepełnosprawnością mówimy, może odliczyć wydatki na perukę, ponieważ jest to wyrób medyczny wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowia. Trzeba mieć tylko dochód lub przychód, który pozwoli na takie odliczenie. Czemu to jest tak bardzo dużo artykułu? Popatrz, to jest jedno zdanie, a to potem tak dużo na ten temat. No bo może ktoś ma jakieś takie wątpliwości, że akurat peruka no to coś, ale to jest normalnie wyrób medyczny przy chorobach stosowany no, najczęściej. Mąż i żona mają prawo do wspólnego rozliczenia podatku za zeszły rok, nawet jeżeli ślub wzięli dopiero w grudniu. Wiesz, że mi się czasami zdarza na doradztwie podatkowym dla par. Bo to człowiek pamięta jeszcze stare te... W konkubinacie zdarza mi się powiedzieć, że opłacałoby się wziąć ślub i widzę takie spojrzenie pani na pana, a ja mówię, ale tylko podatkowo mówię. Ja cię kręcę, pani na pana, czyli dalej jeszcze w tą stronę. No wiesz, no dobra, ja trochę będę tej tradycjonalistką, no jednak trochę będę, no jednak uważam, że to facet powinien prosić o rękę, no. No jest, no to... No widzisz, a ja na przykład uważam, że wszystkie małżeństwa powinny być rozwiązywane z urzędu po 10 latach. Dobrze, a na razie mówimy o wzięciu ślubu. Nie, absolutnie równouprawnienie. Oglądasz Przyjaciół? Oglądałam. Tam się Monika oświadczyła Chandlerowi, tak? I to było fajne, to się tak rzadko zdarza. Właśnie przez takie, o, ględzenie, że to facet powinien się oświadczyć. Dobrze, przemyślę to. Zastanowię się nad tym. Wcale nie uważam w ten sposób. A wy co uważacie? Kobitki, powiecie kobitki, wy byście uważały, że spoko, żeby się oświadczyć. No jakoś kurde, no jakoś tak nie. Albo na przykład idziesz na randkę do knajpy, pierwszą randkę, no to kurde, też powinien facet zapłacić. Ty, jestem niepostępowa. Jesteś w ogóle tak. No, jesteś po prostu, jak to się mówi? No wiem. Wiem. Dobra. Ale wiem, co to jest słowo. No. No dobra, ale to jest takie przyjemne, albo kwiatka kupi. No dobra, on tobie kwiatka, ty jemu książkę, jakby spoko, no ale... Dobrze, to jest temat do przemyślenia. Pomalutku wychodzimy ze stereotypu. Dobrze, zastanowię się na tym.
Kopacze bitcoinów przegrali przed NSA. Nie odliczą ani prądu, ani sprzętu. Wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do wykopania waluty wirtualnej, no tak, ani koszty zużywania w tym celu energii elektrycznej nie mogą być odliczone od przychodu z jej nabycia. Orzekł wczoraj NSA i to jest wyrok z 28 lutego, czyli bardzo, bardzo świeżutki. Bo tutaj jest powiedziane, to jest dyskusja na temat pojęcia nabycia i wytworzenia i że one są traktowane odmiennie. Skoro więc przychód może być pomniejszony wyłącznie o wydatki bezpośrednio związane z nabyciem waluty wirtualnej, to nie dotyczy wytworzenia, to kosztów związanych z jej pierwotnym wytworzeniem. Więc jeśli macie takich bitcoinowców, co kopią i kupują komputery i płacą za prąd, no to ważny wyrok NSA. O, Dorota pisze, że jest staroświecka. Widzisz? No dobrze, no dobrze. No ja wiem, że i Martyna jest też jest staroświecka. Wiele jest staroświecka. No ja trochę jestem. No dobrze, no. To nie jest złe, jak komuś to odpowiada. Ja tylko z tego po prostu śmieję, że wpadamy w różne takie... No bo od lat nam się mówiono, że właśnie, kobieta nawet zdobywana. Ponieważ tak? Mamy kulturę patriarchatu. I to wszystko się stąd bierze, a to jest temat rzeka. Dobra, wracamy do pitu. Dobrze, to jest ciekawsze, no nie? Jeszcze pity. Od pożyczki da się uniknąć PCC, choć niekoniecznie każdemu. Bardzo ciekawy, słuchajcie, artykuł i to jest jakby temat też mi znany i mielony na wielu doradztwach i tak dalej, bo nie musisz płacić, jak bierzesz pożyczkę, nie musisz płacić PCC, jeżeli ten ktoś, kto ci udziela pożyczki, robi to w ramach działalności gospodarczej i jest to co prawda zwolnione z VAT-u, ale to jest jako działalność, wtedy nie musisz płacić PCC. No i ja oczywiście, no cóż, pozdrawiamy prezesów naszych polskich spółek różnorakich, którzy mówią, że oni sobie wpiszą do KRS, sobie wpiszą PKD, że udzielają pożyczek, więc jak raz w roku udzielą pożyczki, to wtedy nie będzie PCC. No i co tutaj powiedział... A wpis do KRS-u, tam jakieś opłaty, opłata za prawnika. Tak, ale czasami te pożyczki są gigantyczne. No, wiesz, w niektórych spółkach... Ale czasami się nie opłaca. Ja już jedną spółkę, która udzieliła, to była przedsięwzięcie deweloperskie, to tam przyszło w 20 chyba milionów złotych pożyczka, więc to były gigantyczne też pieniądze, więc na naszym podwórku, gdzie jest pożyczka na 5 tysięcy złotych... Tak, i którą szybko prezes wpisuje, bo ma minus w kasie. Tam prezesa to chyba jeszcze nie było PCC, tam coś, jeszcze jest jakieś zwolnienie, ale ogólnie rzecz biorąc, jak mówimy o naszym podwórku, to wiadomo, ale teraz mówmy o tam, nazwijmy to większych pożyczkach. Prawdziwych. No więc jest orzecznictwo, słuchaj, TSUE, bardzo ciekawe też w tym temacie, ale co powiedział NSA? Aby było można mówić o tym, że pożyczka jest udzielona w ramach działalności gospodarczej. Po pierwsze, udzielanie pożyczek nie może być dokonywane sporadycznie, nie może się ograniczać wyłącznie do zarządzania własnym portfelem inwestycyjnym w taki sposób, w jaki to czyni inwestor prywatny. Tego to nie rozumiem, o co tu chodzi, ale ogólnie, to że... Ja rozumiem, a z pierwszym się nie bardzo zgadzam, bo to wcale nie oznacza, że jak robię jedną, to nie jest działalność, no. No właśnie. Po drugie, udzielanie pożyczek musi być dokonywane w celach gospodarczych, a zamiarem pożyczającego musi być maksymalizacja zwrotu na inwestycji. I NSA podkreślił, żeby dokonać prawidłowej kwalifikacji podatkowej udzielonej pożyczki, trzeba ustalić, co jest rzeczywistym przedmiotem działalności gospodarczej, więc nie może być tak, że on prowadzi działalność, na przykład sprzedaż towaru, a jednorazowo udzielił jednej pożyczki. No coś takiego. No nie wiem, czy tak nie może być. No więc co NSA powiedział, że wyklucza, że pożyczka została udzielona w ramach reżimu VAT. Zgodnie z wpisem do KRS pożyczkodawca nie świadczył usług finansowych. Ale to jest jeszcze pół biedy, no wiadomo, to jest tylko całokształt. Tak. Wszystkie pożyczki poza jedną zostały udzielone podmiotom powiązanym. No już śliskie, ale dalej? Pożyczkodawca w ramach swojego przedsiębiorstwa nie posiadał jakiejkolwiek strukturalnej formy wydzielenia działalności pożyczkowej. No tu mógł się postarać. Nikt się tym po prostu nie zajmował, nie było jakieś może osoby wydzielone, jakiegoś programu do zarządzania jakieś pożyczkami. Jakieś zmiany stanowiska, pracy, no coś. Gdzieś coś z wyodrębniony, no ty za to odpowiada. Się, no. Pożyczkodawca w żaden sposób nie zamanifestował na zewnątrz, że prowadzi działalność pożyczkową. To też trochę wtopi. Czyli nie ma strony internetowej, nic nie powiedział na Facebooku swoim. Ulotek nie poroznosił przysłowiowy. Pożyczkodawca nie posiadał
typowych dokumentów charakterystycznych dla podmiotów zawodowo trudniących się udzielaniem pożyczek, takich jak wzór umów pożyczkowych, regulaminów rządzących sposobem, procedur, windykacji należności. Oczywiście, że ja o tym jest takie miękkie. Wiecie, dlaczego ja o tym opowiadam? Bo ja się spotykam na doradztwie z czymś takim. Żeby odliczyć sobie 100% VAT-u z samochodu, to ty musisz się zajmować wynajmem samochodu. To oni mi mówią, to ja wpiszę tam, co ma sklep spożywczy, to ja wpiszę do CIDG, że ja wynajmuję samochody i bratu wynajmę. I bratu wystawię fakturę raz w roku. No. I to, dlatego o tym mówię. No, bo to jest zamiana na nasze podwórko życiowe. Tak, nasze życiowe podwórko. I ja wtedy mówię, że jeżeli pan chce świadczyć usługi w zakresie wypożyczania samochodu, to proszę sobie rozszerzyć wpis, zmienić nazwę firmy, bo dołożyć. Faktycznie się tym zająć. Hello. Na stronie internetowej się ogłosić, stworzyć regulamin. Tak, umowę najmu, mieć właśnie całą jakby taką infrastrukturę związaną z tym, że pan świadczy w tym zakresie działalność, a nie, że pan raz w roku fakturę bratu wystawi. No to dlatego to jest wtedy pozorne. No i właśnie. Więc to jest, dlatego o tym to przytoczyłam, bo to warto jakby studzić zapędy klientów, którzy mówią, że oni sobie tam rozszerzą wpis i już będą świadczyć usługi w tym zakresie, no nie? Następny artykuł, Boże, to jest o tym, gdzie płaci podatek od umowy zlecenia obywatel Ukrainy. Nie zdążę o tym powiedzieć, jest bardzo duża analiza w Rzeczpospolitej z 27 lutego 2023, którą warto sobie przeanalizować pod kątem rezydencji, braki rezydencji, 183 dni i tak dalej. Dobra, potem następna jeszcze, ulga na robotyzację, pierwsze interpretacje. I to jest w ogóle temat bardzo rzadki, ulga na robotyzację, ale to mi przypomina bardzo analogiczny temat podatek u źródła, wynajem urządzeń przemysłowych. I tam była dyskusja, czy przemysłowych, to czyli związane z przemysłem. Tak. A myśmy czytały interpretacje, że nawet wynajem kontenera, wynajem roweru w Holandii jest urządzeniem przemysłowym. Natomiast wychodzą interpretacje, że różnego rodzaju roboty nie mogą skorzystać, nie można skorzystać z tej ulgi, bo to są roboty. To nie są roboty, tak. One są do celów logistycznych, magazynowych, a skoro przepis mówi o robotach przemysłowych, to oznacza to etap produkcji przemysłowej, a nie logistyczno-magazynowej i odwołał się do słownika języka polskiego, którym przez przemysł rozumie się najczęściej działalność polegającą, bla, bla, bla. Czyli zobaczcie, że można przez analogię, że w podatku źródła, tam gdzie trzeba było wziąć podatek, to dla nich urządzenie przemysłowe to jest wszystko. Rower, kontener. I też bym tak zrobiła. I wiadro jeszcze, no nie? Ale jeżeli chodzi już o ulgę na robotyzację, że możesz sobie to odliczyć, to już się ściśle zawężają, że przemysł to tylko przemysł i koniec, nie? Więc to jest właśnie takie rozdwojenie dla mnie jaźni. Co już tutaj się tak prostujesz? Już chcę tak delikatnie tak składać zabawki, żeby ci dać znać. Ruchy dziewczyna, ruchy, bo dobrze, dobrze. Dobrze, no to w takim razie powiem jeszcze tak. Dwa fajne wyroki i koniec, tak? Dobra. Pamiętacie, że się zmieniły przepisy w CIT-cie estońskim od... Już nie pamiętam do końca, kiedy to było, ale to chyba było od stycznia, były zmiany. Tak, ale zmieniły się przepisy odnośnie 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych. I byśmy na burzy o tym dyskutowały tam z Anią bardzo ze Słupska. Ten temat, jeżeli Ania nas słuchasz, to słuchaj, to jest to, co ja ci, to żeśmy się zastanawiały. Przed zmianą przepisów o estońskim CIT, to chyba było przed styczniem 2023, nie można uznać, że 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane przez pracownika spółki, wyłącznie do celów służbowych, stanowi wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą. Więc to zostało doprecyzowane od stycznia, więc to, co było wcześniej, albo może wprowadzone, a nie doprecyzowane. Mm-hmm. Czyli ten przepis, który wszedł, to nie jest coś, co potwierdza, co już było, tylko to jest nowy przepis. Więc te wydatki sprzed zmiany przepisów nie mogą być uznane jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ci, którzy analizowali temat, będą wiedzieli, o co chodzi. To jest wyrok w USA z 24 stycznia. No i ostatni temat, też, który mnie bardzo zainteresował. Pamiętasz, jak opowiadałam na którejś z prasówek, nawet chyba dwóch albo trzech, że fiskus twierdzi, że jeżeli mamy kluby sportowe i zatrudnionych tam na umowę zlecenie młodych ludzi do 26 roku życia,
to oni nie mogą skorzystać z ulgi dla młodych, bo to nie jest umowa zlecenia, tylko to jest umowa o działalność sportową jakąś. To nie jest typowa zleceniówka. Tak, i na ten temat już się Fiskus wypowiadał, że nie. I słuchajcie, no cóż, mamy wyrok 27 stycznia. Tak? Dozwolona prawem różnorodność form prawnych działania sportowców wobec braku jednoznacznej, odmiennej regulacji podatkowej ma wpływ na przypisanie uzyskanych przez nich przychodów do różnych źródeł. Czyli mówiąc po polsku, tak, wcale to nie oznacza, że jeżeli klub sportowy, on prowadzi drużynę, zawiera umowy o świadczenie usług sportowych, reklamowych z zawodnikami. Mhm. Tam są usługi sportowe polegające na grze w drużynie, reklamowo-promocyjne, udostępnianie wizerunku. Oni nie mają działalności, to są osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. No i teraz jest tutaj całe długie wyjaśnienie, które się sprowadza do tego, że wcale nie jest to oczywiste, że to jest wynagrodzenie za tą działalność sportową. I że mogą korzystać również z tego zwolnienia. Więc jeżeli macie takich kluby sportowe i macie taką sytuację, a wiem, że kilka osób w naszej grupie ma, to jest to wyrok w USA w Opolu. Jak potrzebujecie, żeby więcej szczegółów i sygnatury, to proszę się do mnie zwracać z takim pytaniem. Dobra, jeszcze mam jeszcze kilka, no ale cóż. Kończymy. To kończysz za następnym razem. Zawsze taki czuję żal, że nie mogę więcej powiedzieć, bo kocham podatki, po prostu kocham. Tylko byleby to nie była ulga termomodernizacyjna. I na dzieci. Na dzieci, o Jezus. No właśnie. Dzięki dzisiaj, za dzisiaj. Widzimy się w poniedziałek na live'ie. Łukasz, w poniedziałek o 12:00. O limitach. Live. O tym, jak pilnować limitów w biurze rachunkowym, jak nie przegapiać. Czy to w ogóle robić? Będziemy się troszkę na tym też zastanawiać, czy to jest nasz obowiązek, czy to nie jest nasz obowiązek, co nam grozi, jak przegapimy limit i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszamy w poniedziałek o godzinie 12:00. Pa! Buziaczki! Pa, pa! Ja tutaj wyłączam.